Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach według powieści Feliksa Kajneta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. To przystojny, zdolny młodzieniec. Ale coś mnie niepokoi. Na przykład uwaga, że nie ma się co śpieszyć z dziećmi. Chcemy trochę popodróżować, a potem poświęcimy się całkowicie dzieciom. Nie mam nic przeciwko temu. Chociaż to egoistyczne. Mam wrażenie, że on w ogóle nie chce mieć dzieci. Skąd takie myśli? Same się nasuwają. Zrozum, że zanim rozpoczniemy uroczystości weselne, musisz mieć jasną wizję swego przyszłego życia. Nie mogę go pytać wprost. Musisz. Kobieta bez dziecka to jak drzewo bez owoców. Twoja biedna matka niech spoczywa w spokoju. Całą miłość przelała na ciebie. I chociaż dałaś jej szczęście, żałowała, że jesteś jedynaczką. Wiem, tatusiu. Dzieci to symbol miłości, sens małżeństwa i przedłużenie rodu. Nie rozumiesz. Będziemy mieć nie jedno, a wiele dzieci. Będziemy je uwielbiać. Będą osłodą twej starości. Niczego innego nie pragnę. To najpiękniejszy dar, jaki możesz mi dać. Tato, jeżeli Alfredo nie chce mieć dzieci, to mimo całej miłości nie wyjdę za niego. Musisz być dziadkiem. Dziękuję, córeczko. Czekałem na te słowa. Co to? A więc jedna sztuka narzuty. Tak, narzuty. Niebieski. Żółty. I biały. Igła do... A co panienka tu robi o tej porze?
Nie wolno się tak skradać do uzbrojonego człowieka. Idę po szklankę wody, Bruno. Umiesz czytać? Dlaczego to ukrywałeś? Sam się nauczyłem. Pomaluteńku. Taka z glinianego dzbana jest najzimniejsza. Dziękuję. Jak na samouka, nieźle czytasz. Jak ci się udało? Przyglądałem się literom. Nie poszedłeś do szkoły? Szkoły, jak wszystko co dobre, są dla białych. To nieprawda. Ale trudno cię winić, skoro zostałeś porzucony byle gdzie, jak łachman. Winni są ci, co to zrobili. Panienko, to co powiedziałem, wiesz tylko ty i nikt inny. Nie powtarzaj nikomu, Bruno ma swoją dumę. Na czym polega ta duma? Na wymyślaniu historyjek, w które czasem sam wierzę. Historyjek? Głupoty. Jednym mówię, że moi rodzice zmarli jednocześnie podczas epidemii, innym, że mieszkają daleko i że mnie kochają. Głupoty. Zmarzniesz tu, panienko, lepiej wracać do pokoju. Dzięki, Bruno. Do jutra. Jest taka dobra. Dla niej mógłbym... Co ci chodzi po łbie, głupi czarnuchu? Kazali jej pilnować dzień i noc, to pilnuj. Dzień dobry. Sędzia jeszcze nie przyszedł? Głupie pytanie, naturalnie, że nie. Po co ta agresja? Nie muszę być dla ciebie miła. Te pojednawcze rozprawy to idiotyzm. Jeśli ludzie chcą się rozstać, po co jakiś urzędnik usiłuje ich pogodzić? To formalność. Podobno czasami udało się przekonać małżonków do zmiany decyzji. Nie ma mowy. Nie wrócę do ciebie, choćbym miała paść trupem. Wiem, nie musisz tego powtarzać. Jednego ci jeszcze nie mówiłem. Wczoraj na przyjęciu wspominano o twoim przyszłym ślubie z panną Magali Ruedą. Ona i jej ojciec mają... Trochę będę cię kosztowała. Nie pozwolę za późno, kochanie. Jesteśmy już, panie sędzio. Kończmy wreszcie tę farsę. Józefo, przynieś śniadanie i to szybko. Nie zdążę do szkoły. Jakie panienka chce jajka? Wszystko jedno, byle szybciej. Gotowe. Jeśli pójdę do szkoły, kto zajmie się don Rafaelem? Tata wrócił kiedy? Późno wieczorem. Żaluzje ma spuszczone. Idę do niego. Niech odpocznie, nie wolno mu przeszkadzać. Chcę go przywitać. Najwyżej zostawię mu wiadomość. Może tak. Poczekam do 12. Idę umyć zęby. Wyjdź już. A moje śniadanie? Zjesz jak wrócisz. Jasne. Oni zawsze najpierw. Na szczęście Bruno zabrał połowę ludzi na plantację. Reszta pojechała ze mną.
W domu nie ma nikogo. A Bruno? Mam do niego pełne zaufanie. Z czasem zorientuje się, w czym rzecz, ale słowa nie piśnie. Na pewno? Na pewno. Bądź spokojna. Jeżeli wszystko pójdzie według planu, nikt się nie dowie o naszej hańbie. Niepokoi mnie Maria Elena. Sama? Bez telefonu? Maria Dolores się nią zajmuje, Bruno dba o dom. Pozwól mi do niej pojechać. W takich chwilach kobieta potrzebuje matki. Gdyby była dziewczyną z czcią i honorem. Jedyne, na co zasługuje, to wygnanie i zamknięcie. Zgrzeszyła. Nie wiedziała, co czyni. To pech. Jesteś zbyt surowy. Bez tkliwości i tak się nie ugnę. To nasza córka i szkoda. Wolałbym ją wykląć. Jak zrobiłby to każdy, na wieść o postępku. Idę do kasyna. Dopiero przyjechałeś. Po tak długiej nieobecności, którą jakoś się wytłumaczyło, muszę po podróży do Hiszpanii spotkać się z przyjaciółmi i udawać, że nic nie zaszło. Tobie jest ciężko, a pomyśl, co ja czuję, pokazując się ludziom. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Spałaś dobrze? Miałam ci zanieść śniadanie do łóżka. Zjem tutaj. Wczoraj zeszłam do kuchni po szklankę wody i natknęłam się na Bruno. Po co wstajesz? Trzeba było zawołać. Bruno usiłował rozczytać listę zakupów. Trochę umie czytać. Co on tam wie? Ma łeb jak pień. Jeszcze jak? Zna litery. Zadziwił mnie. Już pojechał? Chwała Bogu, tak. Im dalej, tym lepiej. Przestań tak o nim mówić. Może to nasz sojusznik? Bruno z nami przeciw twojemu ojcu? Nie masz co marzyć. Dla niego da się posiekać. Przeziębiłaś się. Po co się włóczysz po nocach jak potępiona dusza? Musisz dbać o dzidziusia. To jedyny sposób? Porozmawiam z narzeczoną i dam panu znać. Rok muszę czekać po rozwodzie, zanim będę mógł wziąć ślub. Wiedziałeś. Szukałem sprytnego adwokata i znalazłem. No i? Mogę się żenić w innym mieście. Bez komplikacji? Będę się martwił, gdy się pojawią. Ślub odbędzie się w Veracruz. Jak to? A czemu nie? Prowadzimy tam interesy. A Maria Elena? Jest w Hiszpanii i wciska komuś moje dziecko jako jego. Sam ją do tego zmusiłeś. Stało się. Taka dobra dziewczyna. Pozory. Mówię ci, pozory mylą. Czy w ogóle są dobre kobiety? Pilnują tylko swoich interesów pod płaszczykiem przymilnych słówek i fałszywych obietnic. Dość. Krytykujesz ją, a to ty składałeś fałszywe obietnice. Dobrze, dobrze. Sytuacja się normuje. Biorę ślub z Magali. Witam pana. Jak tam, co porabiasz? Wpadam do kasyna spotkać przyjaciół ojca, powspominać go. Mogę usiąść? Siadaj, chłopcze. Stawiam pasjansa dla zabicia czasu.
Oszukując? Tu brak karty. Nie mam szczęścia, żaden mi nie wyszedł. Jak na uczelni? Dobrze. Jest paru zadymiarzy, którzy nigdy nie zawiodą. Zbierają podpisy przeciwko budowie miasteczka akademickiego. Prostaki. Co im się nie podoba? Jak zwykle, że to obciąży budżet, że aule za duże jak na potrzeby, gadanie. Kraj się rozwija, ludzi przybywa, trzeba stawiać uniwersytety. Za parę lat te aule będą już za małe, założę się. Tak samo myślę. Ale jak ich przekonać? Gdy Meksykanie przestaną zwalczać tych, którzy widzą coś więcej niż czubek własnego nosa, kraj stanie na nogi. Jak się masz? Maria Elena też wróciła, została w Hiszpanii. Na długo? 4-5 miesięcy. Przepraszam, przyjaciele czekają. Co mu jest? Nie chce rozmawiać. Wydaje ci się. Co powiesz na partyjkę Domina? Z przyjemnością. Ślub w maju. Dobrze im. Narzeczonego Rosy Lucii nie ma co zazdrościć, ale go kocha i będą razem. Poza tym te przygotowania do ślubu, suknia, prezenty, goście, wesele. W kasynie. Widać, że jej ojciec to nie byle kto. Mój też nie. Gdy Jorge Luis się ze mną ożeni, oświadczył się? Nie. Ale nie mów, że się łudzę. Posłuchałam twoich rad. Jestem dla niego miła, nie wpadam w furię, gdy mówi o Marii Elenie. Coraz bardziej ma się ku mnie. Co będzie, gdy wróci twoja siostra? Nie wróci. Tata przyjechał wczoraj sam. Mówił Józefie, że Maria Elena zostanie w Hiszpanii. Jeszcze go nie widziałam, ale modlę się, żeby już stamtąd nie wracała. Nigdy nie zobaczysz? Ważne, żeby Jorge Luis się ze mną ożenił, zapomniał o niej. To moja siostra, ale nic mnie nie obchodzi. Nie umiem tego wytłumaczyć. Sama nie pojmuję. Kocham ją jak siostrę, a nienawidzę jako kobietę. Kochanie, przepraszam za spóźnienie, ale wybierałam materiał na sukienkę. Znalazłaś coś dla siebie? Tak, jedwabny atłas koloru kości słoniowej. Tu damy cekiny. Obawiam się, że to na nic. Dlaczego? Dowiedziałem się, że nie możemy się pobrać, póki nie minie rok od rozwodu. Proszę bardzo, poczekam. Nie. Chcę, żebyś była moja już teraz. Pragnę tego. Przecież się kochamy, to bez znaczenia. Nie ma co odwlekać. Bierzemy ślub w Veracruz. Gdzie? To jedyny sposób, żeby nie tracić czasu. Mam tam partnerów handlowych. A po weselu będziemy mogli płynąć od razu do Europy. Europa? Tak, kochanie. Pokażę ci świat. Chcę, żebyś wyrwała się z objęć ojca. To długa podróż. Jak on wytrzyma? Dobrze. Nic mu nie będzie. Zawsze narzekał. Wreszcie będziesz tylko moja, a ja twój. Uwielbiam cię.
Bruno nie przywiózł mi wstążeczek na czapeczkę. Chłopcy nie noszą wstążeczek. Skąd wiesz, panienko, że to chłopczyk? Musi być. Mężczyźni mniej cierpią. Będzie, jak Bóg zechce. Maria Dolores, przypominam sobie, że tata, drąc list w sprawie wyprawki dla dzidziusia, powiedział, nie będzie jej potrzebował. O Boże. Potem dodał, jeśli jest Bóg na niebie, ono się nie urodzi. Może chciał powiedzieć, że nie będzie potrzebować, chociaż się urodzi? O czym myślisz? O tym samym Nianiu. Że on sam się nim zajmie. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing.